czołowe zderzenie oraz nieprawidłowe wyprzedzanie. Jednego dnia doszło do dwóch kolizji. Na szczęście obie okazały się niegroźne. Przerażające jest jednak to, że w obu przypadkach kierowcy byli pijani. O pierwszym zdarzeniu poinformował policję kierowca, którego samochód został otarty podczas manewru wyprzedzania. Kiedy kierowcy się zatrzymali i doszło do rozmowy między nimi, poszkodowany mężczyzna wyczuł alkohol od sprawcy kolizji. Kiedy tamten się zorientował, że świadek dzwoni na policję, że chce o tym zdarzeniu poinformować, wsiadł do samochodu i odjechał. Ta jego ucieczka nie była daleka. Zjechał z drogi, wpadł do rowu, usiłował uciekać przez pola. Został ujęty po prostu przez tego mężczyznę. Okazało się, że 46-letni mieszkaniec powiatu wschowskiego miał we krwi ponad 2,5 promila alkoholu. Kilka godzin później doszło do kolejnego, groźnie wyglądającego zdarzenia. Kierowca Forda Focusa wyprzedził na przejściu dla pieszych samochód nauki jazdy i zderzył się czołowo z jadącym sprzeciwka Citroenem. Tym Citroenem kierowała 31-letnia mieszkanka Głogowa. Sprawca to 31-latek. Okazało się nietrzeźwy i to bardzo mocno nietrzeźwy. Badanie wykazało u niego 3,5 promila alkoholu w organizmie. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Mężczyznom grozi do 2 lat więzienia. Oboje stracą także prawo jazdy.